No cześć, a kto tam wrócił? Zastanawiałem się przez długi czas, jak was przywitać po tak długiej przerwie i przyznam, że na nic nie wpadłem. Kreatywność mi spadła chyba od tej temperatury. Swoją drogą przepraszam za pocenie się, pewnie to widać na kamerze, ale mam teraz jakieś 32 stopnie w pokoju i wydaje mi się, że przed chwilą jacyś hobbici wrzucili mi jakiś pierścień przez okno. Taki suchar na początek. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy temat, to spróbujemy sobie zrobić czarno-białe zdjęcie w takim troszeczkę klimacie starym, czyli z jakimiś tam niedoskonałościami nałożoną, ładną albo nieładną, zależy jak patrzeć, teksturą i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nie przedłużając, zaczniemy sobie od kolorowego zdjęcia mojego kumpla. W końcu nie obrabiam swojego zdjęcia. Tak, w końcu mi się udało znaleźć zdjęcie nie siebie, które będzie pasowało do mojego tutorialu. Z tego kolorowego zdjęcia oczywiście będziemy musieli sobie zrobić czerń i biel. Nie będziemy tego robić tak jak zwykle przez warstwę dopasowania, ponieważ akurat do naszego celu lepiej nadadzą się do tego obliczenia. Czyli przechodzimy do obrazu i obliczenia. I obliczenia generalnie służą do tego, żeby mieszać ze sobą dwa różne kanały barwne. Albo te same, tylko że w różnym trybie mieszania. My spróbujemy sobie pomieszać kanał czerwony z kanałem niebieskim. I mieszanie sobie wybierzemy światło... Tak, światło punktowe chyba będzie ok. Światło punktowe akurat w naszym przypadku przy pomieszaniu kanału czerwonego z niebieskim będzie rozjaśniało nam cień i odrobinkę uwypukli wszelkie detale na twarzy. Swoją drogą... A, nawet lepiej. Jak pomieszamy sobie kanał niebieski z niebieskim, to jeszcze zniknie nam ten odblask z czoła, co będzie całkiem przydatne. Naciskam tutaj ok. I teraz zobaczcie, zdjęcie dalej mamy kolorowe, a to co zrobiliśmy, pojawiło nam się jako nowy kanał alfa. I ten kanał alfa musimy sobie teraz skopiować jako normalną warstwę. Żeby to zrobić, naciskam Ctrl A na klawiaturze, żeby zaznaczyć wszystko. Ctrl C, żeby skopiować. Przechodzę do warstw, tworzę nową czystą warstwę i klikam naciskam Ctrl V. O, i zobaczcie, że nam się to ładnie skopiowało, a jak przejdziemy sobie na kanały, to automatycznie Photoshop powinien nam zaznaczyć nasze kanały RGB i odznaczyć ten kanał alfa. I tak ma to wyglądać. Dobra, mamy jakiś tutaj punkt wyjściowy, który również trzeba jeszcze odrobinkę poprawić, ponieważ brakuje tutaj kontrastu i wydaje mi się, że można byłoby jeszcze więcej trochę wyciągnąć szczegółów ze świateł. Najpierw kontrast. Dodaję do tego warstwę dopasowania z krzywymi. Troszeczkę sobie oddalę. Dobra, dodaję odrobinkę czerni. Trochę przyciemnię całość. Ok. I teraz muszę sobie stworzyć warstwę z połączenia tych, które mam tutaj. Czyli naciskam Ctrl-Alt-Shift-E i na samej górze pojawi mi się warstwa nowa. Teraz przechodzę do obrazu, dopasowania i cienie i podświetlenia. Jeżeli nie macie tego widocznego tak jak ja, to najprawdopodobniej musicie sobie nacisnąć tylko pokaż więcej opcji. Zmniejszam wartość cieni, ponieważ nie chcę cieni rozjaśniać za bardzo. No, może odrobinkę. Dam na czwóreczkę. Natomiast chcę, właśnie przyciemnić światła. 20% niech będzie. I zwiększyć ich odcień. Ok. Coś takiego jest w porządku. Zobaczcie, że wygląda to tak troszeczkę jakby... Skóra stała się lekko metaliczna. Widać tutaj bardzo dużo szczegółów, co jest dość, dość charakterystyczne dla daguerotypu właśnie. Ale to inna inszość. Dodam jeszcze jedną warstwę z krzywymi. Najprawdopodobniej będę ją używał później. Odrobinkę rozjaśnię całość, bo mi się za bardzo przyciemniło, ale przyciemnię czernie. Dobra, no to teraz rzecz przedostatnia, czyli tekstury. Potrzebujemy jakiejś dobrej tekstury, która będzie naśladowała stare zdjęcie. Ja tych tekstur tutaj trochę mam, spokojnie znajdziecie ich całą masę wpisując sobie w Google Image Old Photo Texture albo coś w tym stylu. I ja sobie użyję, może nie tej, tej. To jest jedna z moich ulubionych tekstur generalnie. Nie mam pojęcia, jak ją znalazłem i co wpisywałem, ale no, jest gdzieś tutaj film znajdziecie, gdzie pokazuję, jak znajdować takie rzeczy, które znaleźliście, czy tam widzieliście gdzieś w filmie i nie macie pojęcia, skąd się tam wzięły. Dobra, rozciągam to sobie, naciskam Enter, żeby zaakceptować. Zmieniam tryb krycia tej warstwy na pomnóż. No właśnie, i zobaczcie, że po pierwsze przyciemniło nam się zdjęcie, po drugie podkolorowało ze względu na to, że ta tekstura miała swój kolorek. I musimy to leciuteńko zlikwidować. Dodaję więc nową warstwę dopasowania z krzywymi.
klikam na tworzenie maski przycinającej tak, żeby ta warstwa z krzywymi działała mi tylko i wyłącznie na moją warstwę spod spodu, czyli warstwę tekstury. I rozjaśniam. O właśnie, zobaczcie, że im bardziej rozjaśnię, tym bardziej będzie znikała mi ta warstwa, ale ja nie chcę, żeby ona znikała, tylko żeby się właśnie rozjaśniła. Tak jest w porządku. Do tego dodaję nową warstwę do pasowania z barwą nasyceniem, ponieważ nie chcę mieć tego zdjęcia brązowego, wolę mieć lekko niebieskawe. Dlatego też daję koloruj. Przechodzę na mniej więcej tutaj taki odcień chłodnego niebieskiego koloru i zmniejszam nasycenie bardzo mocno. O, i wydaje mi się, że około piątki będzie w porządku. Teraz na sam koniec wrócę sobie jeszcze do moich krzywych, które poprawiały mi jasność zdjęcia portretowego. I odrobinkę bardziej rozjaśnię. Dobra? I ostatnią rzeczą, którą chciałbym zrobić, to rozmyć dół tego zdjęcia. Czyli uzyskać efekt tilt-shift. Jedyne, co muszę zrobić, to przejść sobie na warstwę 2, gdzie znajduje się moje zdjęcie. Przechodzę do filtrów, galeria rozmyć i tilt-shift. Ok. Przesunę sobie ten punkcik środkowy na twarz, ponieważ ją chcę mieć całkowicie ostrą. Górny suwaczek przesunę tak na dół, żeby już mi się odrobinkę rozmywał czubek głowy. Natomiast tutaj cały dół chcę mieć rozmyty, ale... O właśnie, może... Może trochę mniej. Dobra, rozmycie mam na 15 pikseli. Zmniejszę odrobinkę do jakichś 12. I zobaczymy, jak będzie wyglądał efekt bokeh dla świateł tutaj. Tylko, że nie ma świateł za bardzo. No cóż, to tego nie będziemy używać. Naciskam OK. No. I mamy ładny portrecik w starym stylu. No dobra. Na start po powrocie taki szybciuteńki filmik. Jak zwykle zachęcam do odwiedzenia mojego fanpage'u i paru innych rzeczy, do których link pewnie znajdziecie pod spodem. I na dniach się pojawi pewnie nowy film z trochę innym efektem. Dzięki za oglądanie i do następnego. Sound.